beer review time, piwa jeszcze nie ma, to może chcesz zrobić gwiazdorskie wystąpienie podsumowujące etap, do którego dzisiaj doszliśmy. Wcześniej dużo nie nagrywaliśmy, ponieważ ja byłem struty od 3 dni i wena poszła. Teraz jest trochę lepiej, wyszliśmy w Białymstoku. Jak się w Białymstoku... Ile godzin? 6-7 godzin jechaliśmy pociągiem. Pociąg wsiedliśmy sobie o godzinie 8.01. Jechaliśmy nim 7 bitych godzin, prawie punkt do godziny 15, żeby usiąść w tych urokliwych warunkach Białego Stoku. Pogoda jak zawsze nam sprzyja. Popas zrobiliśmy sobie na Starówce, czy raczej na rynku, to jest rynek. Jeszcze jeden z powodów, dla którego to jest pierwszy film, to jest to, że te 7 godzin w pociągu w 30 stopniach bez klimatyzacji. Tak. Nie było dlatego wyglądamy tak, jak wyglądamy. Nie było klimy. Dotarliśmy do centrum Białego Stoku. Obracamy się twoim ujęciem. Nie pod światło. Rynek białostocki. No i co? Pora na małe podsumowanie. Czy myślisz, że 2 godziny w tym mieście wypełnia potencjał tej miejscówki? Białymstoku, nie jesteśmy na Starówce. Starówkę przeszliśmy, raczej rynek z ulicą właśnie główną. Znajdujemy się w Pałacu Branieckich. Postanowili walnąć coś z odpowiednim rozmachem, jak widać tutaj. Jest to coś, co mi najszybciej przypomina, szczerze mówiąc, to Wersal. Byłem w Wersalu, jak to zobaczyłem teraz na żywo, jak to wygląda. Tak wygląda tam 1/10 Wersalu, ale dalej Wersalu. Wrażenie jak na właśnie chodzenie sobie po spokojnym, stonowanym, bardzo ładnym, urokliwym, ale stonowanym Białymstoku, a tu nagle wywala wam na obiekt coś tak niesamowitego, jak właśnie taki pałac, którego kilka przebitek za chwilę puszczę dalej, więc zobaczycie, jak to, jakim to jest rozmachem zrobione na Podlasiu. No, ale to by robiło wrażenie w Warszawie, to by robiło wrażenie, jakby coś takiego walnięto w Gdańsku. Białystok czegoś takiego się dorobił. Historia tego jest niesamowita, ponieważ Białystok nie był dużą miejscowością. Szansę tej miejscowości dał tak naprawdę upadek powstania listopadowego. Po upadku powstania listopadowego w 1831 roku Cesarstwo Rosyjskie nałożyło na Polskę dosyć duże, jakby to nazwać, kary. Kary za to, że zrobiliśmy nielegalne powstanie na terenach przez nich będących pod zaborem. W związku z tym wysokie cła pojawiły się na produkty produkowane na ziemiach zaboru polskiego, które były importowane na terytorium Imperium Rosyjskiego. W związku z tym biznes musiał się kręcić, najbardziej w dupę dostała Łódź. Te piękne wszystkie pałace, wille, które kojarzy się w Łodzi z ulicy Piotrkowskiej, ci ludzie musieli stamtąd zawinąć interes i postanowili znaleźć właśnie miejsce w obrębie ówczesnego Cesarstwa Rosyjskiego, żeby to swoich nie obejmowało. Dlatego też na celowniku pojawił się Białystok. Białystok, miasto bardzo ładne, urokliwie, niskopienne, które jakoś tam nie próbuje udawać, że jest Nowym Jorkiem, Manhattanem. Tu zdecydowanie, jak widać, Białoruś 2 godziny daje. Białoruś, matko, Białystok. Wypiliśmy sobie piwo po drodze, bo trzeba było uzupełnić płyny po pociągu bez klimatyzacji 7-godzinnym. Więc jesteśmy już elegancko zrobieni tym jednym piwem. Znaczy po jednym piwie. I właśnie na ten Pałac Branickich robi w kosmos wrażenie. To jest naprawdę na skalę ogólnopolską wrażenie. O, dobra, tutaj skorzystamy z zooma, żeby lepiej nam uchwyciło detal.
jeżeli macie miasto i chcecie sobie walnąć filharmonię i uznacie, że jak walniecie budynek w kształcie gitary albo teatru greckiego, to jesteście oryginalni, to zobaczcie, co zrobili w Białymstoku. Cały kompleks jest porośnięty roślinnością, wygląda jakby 30 lat temu uciekł stąd człowiek i natura zabierała co swoje. Ekstremalnie, mega wrażenie. Pierwszy raz taką konstrukcję widzę. Ogrodnik musi mieć też chyba pozwolenia na z zakresu alpinizmu, żeby się tam pospinać i poprzycinać te gałązki u góry na tle tego wieżowca. Mówiąc jedna ze ścian budynku, mamy na myśli pionową ścianę budynku. Tymczasem jedna ze ścian budynku w tej filharmonii jest pagórkiem z nasadzonymi drzewami, innymi zielonościami. Tu, gdzie się znajdujemy, Białystok 2 godziny naprawdę daje radę. Rosną takie śmieszne drzewa stalowe z kominkami, ponieważ znajdujemy się, jak widać, na dachu tej filharmonii po pokonaniu bardzo dużej ilości schodków, więc dach jest całkowicie zarośnięty zielenią i wystają właśnie z dachu, jak to na dachu, kominy. Pierwszy raz coś takiego na oczy widzę, w życiu bym się nie spodziewał. To tak zaplanowałem. Słyszałeś o czymś takim jak dachy wielopoziomowe? Pomimo, że znajdujemy się na dachu, to tu prowadzą jeszcze schodki na dach tego dachu. Poszło. Co, pora na podsumowanie Białego Stoku, bo jest co podsumowywać. Miasto, trzeba przyznać, że zaskakuje. Zaskakuje swoją różnorodnością architektoniczną, różnorodnością architekturową. Mamy tutaj spotkanie się tysiąca kultur, mamy katolickie kościoły, obok są cerkwie, mamy ślady właśnie po aktywności Żydów na tych terenach tutaj. Są architektoniczne obszary, które są typowo podlaskie, drewniane chatki. Obok tego się piętrzy 10-piętrowiec komunistyczny z wielkiej płyty. Obok mamy Pałac Branickich też w centrum miasta, który właśnie wcześniej pokazywałem, że no coś takiego mógłbym w tym mieszkać, nie chciałbym tego odkurzać ani ten sprzątać. Więc właśnie Białystok jest miastem pozytywnie zaskakującym. Nie znajdziecie tutaj jakiejś Energylandii czy innych właśnie popularnych masowych rozrywek, ale jeżeli szukacie miasta, które jest zupełnie już czuć, że to jest taki nasza granica tej Polski takiej bardziej związanej z zachodnią kulturą cywilizacji, a właśnie takim poczuciem już lekko, że czujemy właśnie ten powiew wschodu ze wschodu, to będzie jak najbardziej prawidłowe wrażenie. Miasto właśnie jest zupełnie inne, jeżeli idzie o duże miasta, bo tutaj mówimy o kilkuset tysięcznym mieście, że ma swój niepowtarzalny klimat, więc osobiście jako jeden z przystanków, nie wiem, tak jak my robimy sobie jakąś tutaj pętlę po regionie, to mega, mega polecam. Myślę, że tak dwa dni solidnie wystarczą, żeby tak mniej więcej nie po łebkach tutaj to poznać. Poza tym Białystok jest super bazą wypadową. Właśnie na Białoruś fajną bazą wypadową, na Litwę z tego skorzystamy, właśnie mamy pojutrze pociąg właśnie do Kowna bezpośredni, a jutro jedziemy dalej, korzystamy tym razem z usług PKS-u, więc przesiadam się ze swojego stalowych szyn, przestaję być rycerzem kolei, będę rycerzem gumy, wsiadamy do PKS-a i jedziemy do Supraśla, niedaleko granicy właśnie z Białorusią. Po co? Ponieważ lubimy film z 98 roku U Pana Boga za piecem i w związku z tym chcemy zobaczyć miejsce, gdzie to kręcono, a kręcono wiele scen mniejszym właśnie w Supraślu, więc jedziemy właśnie zobaczyć plan filmowy z tego filmu, z tej komedii. Samą komedię jak najbardziej polecam. Tradycyjnie na koniec dnia opis noclegu. PRL chciał i zrobił z Białegostoku turystyczną stolicę Podlasia, dlatego też duża ilość obiektów po PRL-owskich. To jest nasz nocleg, hotel Turkus z ryflowanej, falowanej blachy, ładnie obity. Trzyma klimat.
aktualizacja. Scena, którą przed chwilą widzieliście w hotelu Turkus w Białymstoku, okazała się nieprawdziwa. Nie nocowaliśmy tam, ponieważ ja się pomyliłem. Kupowałem na Bookingu, rezerwowałem ten hotel, ponieważ kiedyś w nim byłem i zobaczyłem po prostu rysuneczek, że Białystok, taki biało-czerwony właśnie hotelik, to jest to, to ja jeszcze raz to wezmę, bo ja to znam. Kliknąłem, przyszliśmy do rejestracji, pani się mocno zdziwiła. Powiedziała, że nie mamy tutaj rezerwacji, to nie jest ich hotel, ich jest lepszy, nasz jest gorszy i gdzieś położony na przedmieściach Białegostoku, więc wczoraj jeszcze była szybka relokacja do tego właśnie, co zarezerwowaliśmy, ale mogłem się pomylić, ponieważ jak widzicie, to wygląda w ten sam sposób. Ryflowana blacha, tak? Tak jest. Ryflowana blacha jest, jest biało-czerwony, znajduje się w Białymstoku. No, miałem prawo kupować rzecz oczami. Standard faktycznie jest dużo niższy niż ten, który zapamiętałem z tego turkusa. No ale co, jakby dużo nie wymagać, no to szczury nie biegają po łóżkach, więc nam tam styka, nie? I to było wczoraj, dzień później. Na śniadaniu były lokalne potrawy, czyli te pierogi ze skwarkami, chyba lubią tutaj. Tak, wschodnio. Wschodnio i kiszka ziemniaczana. Bardzo dobra. I mortadela w plastrach z Biedry też była. Idziemy sobie po zwykłym szarym, brzydkim blokowisku, takim typowym dla Europy pośrodkowo-wschodniej. I mógłbym to okręcić w sumie w domu dookoła komina i powiedzieć, że to jest pruszcz, bo też takie bloki mamy. Ale w miejscu, gdzie powinna być żabka, tej żabki nie znajdujemy, bo nadzieliśmy się na takie coś pięknego. Widok prawdziwie abstrakcyjny dla nas, mieszkańców właśnie Polski środkowo, centralno-zachodniej, żeby właśnie w środku bloków taka cerkiew prawosławna, takie UFO się znalazło. Oczywiście żartuję, to jest cerkiew prawosławna, UFO wygląda inaczej, wszyscy wiemy jak UFO wygląda. I idziemy dalej, ponieważ 300 metrów dalej jest następny taki przybytek właśnie w środku takich widoków. Mam dużo parafian, nie mogą się obrobić, więc strzelili sobie po przekątnej 300 metrów jeszcze dalej. Większą.